Cześć, witajcie serdecznie w kolejnej recenzji poświęconej procesorom Intel Coffee Lake. Tym razem będę recenzował jednostkę i5-8600K, która jest jednostką 6-rdzeniową bez technologii SMT. Jaką wydajność zaprezentuję, jak będzie wyglądała na tle i7-8700K, o tym za chwilę się dowiecie. Zapraszam na szerokie testy wydajnościowe. Intel Core i5-8600K to po prostu mniejsze wcielenie nowej i7. Procesor oferuje dostęp do 6 rdzeni bez wsparcia technologią SMT. Pamięć cache L1 i L2 jest tak samo pojemna jak w modelu 8700K. Z kolei trzeci poziom uszczuplono o 3 MB. i5 dysponuje tym samym układem graficznym i wspiera identyczne częstotliwości pamięci RAM. Jeśli mielibyśmy szukać innych różnic, to znajdziemy je tylko w obrębie taktowania obu procesorów. Bohater dzisiejszej recenzji może popisać się zegarem bazowym wysokości 3600 MHz. Tym niemniej, za sprawą trybów turbo wartość ta na pojedynczym wątku może osiągnąć poziom nawet 4400 MHz, a na wszystkich rdzeniach dobić do 4200 MHz. Wydajność 6-rdzeniowca bez HT w aplikacjach nie jest zaskoczeniem. Momentami prezentuje on poziom wyższy od 4-rdzeniowej i 8-wątkowej propozycji 7. generacji Intela. Tak jest choćby podczas eksportowania filmu 4K w Premiere Pro czy enkodowaniu X265. Jeśli jednak liczyliście na konstrukcję, która będzie w stanie walczyć z procesorami Ryzen 7 i i7-8700, to grubo się przeliczyliście. W aplikacjach obie jednostki spisują się dużo lepiej od 8600K. W grach, jak to bywa, sytuacja zmienia się diametralnie. Są tytuły, w których 8600K mimo braku HT i niższego zegara rdzenia spisuje się lepiej od droższego przedstawiciela 8. generacji. Obserwujemy to na przykładzie Hitmana, Rise of the Tomb Raider czy Mass Effect Andromeda. Oczywiście, różnice nie są kolosalne, ale warte odnotowania. Z drugiej strony widzimy takie produkcje jak Crysis 3 czy Total War Warhammer, które robią użytek z rdzeni logicznych. Biorąc pod uwagę te wyniki, nową i7 trzeba określić jako procesor lepiej zbalansowany od i5. Overclocking i5 zakończyłem na tym samym poziomie co i7. Do ustabilizowania procesora na zegarze 4,9 GHz wymagane było napięcie w wysokości 1,35 V. Jestem wręcz przekonany, że wyższe OC w moim przypadku blokuje płyta Gigabyte'a, w tym zarządzanie mnożnikiem AVX. Zwróćcie proszę uwagę na temperatury mojej sztuki 8600K. Jak na procesor z glutem i wysokim woltażem jest lepiej niż myślałem. Overclocking nie zmienia diametralnie pozycji nowej i5 w naszej tabeli. Największa zmiana zaszła w koronie benchmark, gdzie testowany procesor dzięki OC wyprzedził Intel Core i7-7700K. Sześciordzeniowiec bez HT wręcz rewelacyjnie wypada pod kątem zapotrzebowania na moc. Na ustawieniach domyślnych podczas pełnego wykorzystania jednostki pobór mocy nie przekraczał 120 W. OC z ruszeniem napięcia zmienia obraz sytuacji, ale to dalej zapewnia lepsze wyniki niż te uzyskane na i7-7700K. No dobrze, kto kupi Intel Core i5-8600K? Jest to jednostka jednak pewnych kompromisów z punktu widzenia konieczności podkręcania, ale także wydajności w grach komputerowych. Są jednak tytuły na rynku, które wykorzystują w pewnej mierze technologię HT. Mamy tu przykłady Total War Warhammer, a także Total War Warhammer 2, Crysisa 3 i myślę, że jeszcze poza tą procedurą testową, którą ja wybrałem, znalazły się by tytuły, w których widzielibyśmy przewagę i7 nad tą i5. Co jest jeszcze ważne? Spójrzcie proszę na minimalny FPS, na frame time określony w percentylu. Zobaczcie tam, że jednak dużo większe spadki są widoczne w niektórych oczywiście grach na tej i5 niż na i7. Także moje zdanie jest takie, że ci, którzy patrzą bezwzględnie na liczbę FPS-ów, grają na wysokohercowych monitorach, matrycach, w takim wypadku lepiej będzie zakupić model z HT. No ale mówię, to już jakby pozostawiam w gestii tych osób, a także ich zasobu pieniężnego. Kolejny aspekt, konieczność podkręcania. Moim zdaniem przy tym modelu jest ona wymagana, ponieważ za kwotę 250 zł większą możecie dostać i siódemkę z dużo wyższym początkowym zegarem i dla osób, które nie podkręcają, no moim zdaniem dużo ciekawszym modelem będzie ta i7 bez końcówki K, szczególnie w obliczu możliwości zakupu do tego procesora płyty głównej na podstawce B czy H już za kilka miesięcy, pod koniec roku bądź na przełomie 2017 i 2018 roku. Co jeszcze? Mamy także wydajność w aplikacjach, która jest dużo poniżej poziomu i7 i w tym aspekcie także polecam ten model trochę droższy od i5 8600K do obróbki audiowizualnej. I to tak naprawdę wszystko ode mnie. Jest to model, który na pewno znajdzie swoje zapotrzebowanie rynkowe, szczególnie że w niektórych grach, tam gdzie nie widzimy specjalnego wykorzystania HT, czy może tam gdzie HT przeszkadza, no nawet 8600K może być wydajniejszym modelem od 8700K. Można zaoszczędzić pieniądze, aczkolwiek mówię, są tytuły i być może w przyszłości okaże się, że ten model 8700K będzie lepszym wyborem, czy 8700 bez końcówki K od i5. Tak było już kilka lat temu, pamiętam rozmowę, czy warto dopłacać do procesora z HT. Wtedy wiele osób mówiło, że nie warto, a w tym momencie, biorąc pod uwagę wydajność czterordzeniowych jednostek, widać, że po prostu technologia SMT przydaje się, no ale to już mówię, melodia przyszłości, zobaczymy jak to będzie wyglądało no, w takim pewnym odstępstwie czasowym. To wszystko w tym odcinku, dziękuję Wam bardzo, mówił Lipton i do zobaczenia w kolejnym materiale na Morele TV.